Ja nie wiem, co ja zrobię, co ja stworzę, po prostu przychodzi do mnie to natchnienie i czasem to jest jakaś poruszająca myśl, jakieś zdanie poruszające, jakieś coś, co sobie zapisuję, i nie wiem, co z tego wyjdzie. Później się okazuje, że to jest na przykład środek jakiegoś utworu, i okazuje się, że te na nasze natchnienia, one nie przyszły tylko dla nas, ale że ktoś inny też, dla niego jest to cenne. Mam dużo naiwności w sobie. Ale przede wszystkim dużo marzeń i dużo takiego otwartego serca. Jak zaczynamy wynajdować umysłem jakieś problemy, no to ich jest mnóstwo. Próbowałam różnych zawodów i doświadczyłam tego, że nigdzie nie mogłam, nie mogłam poczuć się na swoim miejscu. Bo ja na przykład uważam, że ja się do żadnej innej pracy nie nadaję. W ogóle, aktorstwo, jeżeli ktoś podchodzi tak głębiej do tego, to może być niezła psychoterapia. Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Aktorka, dramatopisarka, reżyserka i psychoterapeutka, stypendystka prezydenta miasta Lublin, pisarka i autorka tekstów piosenek. Przed Wami Hanka Bondarynko. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię Hanko w podcaście Ty tu tworzysz. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się na tę rozmowę i będzie mi wielce przyjemnie z Tobą pogadać tę godzinę. I mnie również. Dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Wskoczę tak od razu w przeszłość. Ty studiowałaś filologię polską. Tak. No i, i ponieważ jesteśmy chyba rówieśnikami trochę, to ja pamiętam te czasy. To nie są zbyt szerokie perspektywy dla osoby po takich studiach nie były wtedy. Dlaczego ja poszłam na polonistykę, się mm, zastanawiałeś? Tak. Wiesz co, dlatego, że kochałam pisać. I tak naprawdę to myślałam sobie gdzieś w środku, że ja powinna iść na studia aktorskie. I byłam przekonana, że dostałabym się za pierwszym razem, bo wiedziałam, że ja się tylko do tego nadaję. Ta filologia polska to ładnie brzmiała i naprawdę byłam bardzo zagubiona wtedy i myślałam, że po filologii polskiej pójdę na reżyserię, bo wtedy nie można było od razu iść na reżyserię, tylko dopiero po, po studiach. Więc właściwie potraktowałam je trochę jako takie przedłużenie nauki, jakiejś takiej zyskania, Trochę ogłady, trochę takiego jakiegoś um, zastanowienia się później nad, jeszcze, jeszcze nad sobą. Nie, nie odważyłam się pójść za swoimi marzeniami do końca, no i poszłam na filologię polską. Mhm, ale te marzenia to od dziecka, tak? No chyba tak. Odkąd sięgnę pamięcią, pamiętam jak mam nie wiem, no, ale może to cztery było, lata. To mhm. było reżyseria czy raczej aktorstwo w dziecięcych gdzie cięcej głowie, że tak Najczęściej powiem. chyba reżyseria. A, to ciekawe. Y już od takiego naprawdę malucha, y ale też wymyślałam piosenki y od malucha. Pamiętam, jak siedzę na tylnym siedzeniu. Mojego taty i nie zauważyłam, że na przednim siedzeniu. taty nie ma, a na przednim siedzeniu ktoś tak się schował, po prostu siedział jakiś jego znajomy, i nie zauważyłam, taki mały szkrab, że tam ktoś siedzi. I zaczęłam śpiewać, wymyślać sobie te swoje teksty, jak to, jak to ja. I po jakiejś naprawdę dłuższej chwili śpiewania usłyszałam brawa, i to mnie tak zawstydziło strasznie. <grym> Byłam przerażona, że ktoś takie intymne moje <noise> na, na, czteroletnie a, a metafory. Pamiętasz, <głos> <głos> pamiętasz właśnie, jakieś takie z dzieciństwa? Utkwiło ci to, to, te, te piosenki, które układałeś, czy już to wszystko zapomniane jest? Nie, tych piosenek takich czteroletnich to nie. Ale pamiętam, jak w liceum pisałam też piosenki, trochę nawet podśpiewywałam. Yy, I pamiętam, że po latach, może dziesięciu, może kilkunastu, spotkałam koleżankę z liceum, która zapytała mnie, Hania, nie mogę sobie drugiej zwrotki przypomnieć piosenki. Ja tak ją lubię, jak mi jest mi smutno, to ją śpiewam. Jejku, jak ja się wtedy wzruszyłam, też nie pamiętałam tej drugiej wzrobki, <laughs> <laughs> ale, ale, ale było to bardzo miłe. No to rzeczywiście, czyli krótko mówiąc, tak od samego początku miałaś taką informację zwrotną, że to, co robisz, yy, ludziom się podoba. Chyba tak. Nawet, nawet na pewno. Chociaż nie zdawałam sobie z tego sprawy do końca, bo mi się wydawało, że każdy jakby chciał, to by to robił. Tylko akurat ja to chcę robić, prawda? Ale pamiętam, że byłam na... Po, po liceum byłam na oazie. Aha, no Takiej, tak, to były modne bardzo tak, te ruchy taki, wszystkie. Tak. Poprosił mnie taki zakonnik, żebym była... Taka oaza dzieci bożych, i żebym mhm. była tam opiekunką. No i ja byłam. I pamiętam, że nie radziłam sobie z chłopakami. Miałam najstarszą grupę chłopców i właściwie wylądowałam yy, obierając ziemniaki, a oni szaleli gdzieś, w ogóle każdego coś bolało, no, nikt mi nie pomagał. W końcu wybili jakąś szybę. Przyszedł ksiądz, dyrektor, zdenerwowany. Co ja w ogóle wyprawiam i jak ja się nimi zajmuję? I ja po prostu weszłam na taki. Jakiś stołeczek, na którym yy, obierałam te ziemniaki i zawołałam ich bardzo głośno, nie wiedząc, co będę z nimi robić w ogóle i co im powiem. I powiedziałam: Słuchajcie, każdy teraz bierze nóż, nie obchodzi mnie, czy ktoś jest chory, czy komuś coś, coś się stało, a ja wam coś opowiem. I pamiętam, że to była taka oaza, że oni chodzili za mną a ja im opowiadałam horrory oh, cały czas. Horrory. Na oazie, byli no byli moi, byli moi. Oni po prostu lubiliśmy się przeogromnie i jakby wszystko byli w stanie zrobić za te horrory. Już nie pytam, co ksiądz na to. Ważne. to ciekawa rzeczywiście anegdota. No dobra, słuchaj, na twojej stronie internetowej piszesz, że w poniedziałek poetka, we wtorek dramatopisarka, we środę aktorka, we czwartek reżyserka, w piątek autorka tekstów, piosenek, a w sobotę psychoterapeutka. No to zacznijmy od tej soboty może, mm -hmm. bo napisałaś pracę magisterską pod tytułem, muszę to przeczytać, proces indywiduacji w twórczości scenariuszowej Krzysztofa Zanussiego, próba interpretacji w świetle teorii Karola Gustawa Junga. No, zaszalałam i dostałam, yy, to znaczy, zostałam zgłoszona do nagrody dyrektorskiej, dostałam wyróżnienie, także z wyróżnieniem skończyłam filologię polską na kulu. Wiesz, co do tego, to jeszcze wrócimy na pewno, Aha. ale weź mi powiedz o tym. Po pierwsze, interesuje mnie, do jakich wniosków doszłaś na temat yy, pana Zanusiego, <noise> pra swojej pracy. Mhm. To znaczy, wiesz, co ja się jakoś tak. Na studiach zaczęłam pasjonować Jungiem, mhm. ale to tak, że ja po prostu pochłaniałam Junga, czytałam wszystko. I um, on uchodzi za takiego trudnego autora. Natomiast ja wtedy miałam jakiś taki okres, że, że ja czytałam go, nie wiem, jak, jak się czyta, nie wiem, bajki. To, to nie było to, że ja tak studiowałam i nie mogłam zrozumieć. Nie. Jakoś bardzo to ze mną rezonowało, co on pisał i jakoś. Przez lata spisywałam swoje sny. W ogóle Jung jakoś do mnie mocno, stąd ten proces indywiduacji. Natomiast no te, te, te scenariusze, ja naprawdę, to, że dostałam tą nagrodę, to, to mi się wydaje, że dlatego, no bo ludzie piszą magisterium, no żeby napisać, szybko to skończyć, a mnie to naprawdę zainteresowało, zafrapowało. Yy, tak w ogóle w życiu. Proces indywiduacji ja jakby przechodziłam na sobie. Co to znaczy konkretnie indywiduacja? Indywiduacja, czyli takie, no tak bardzo, bardzo ogólnie my zazwyczaj utożsamiamy się. Ono, tak jak mi przedstawiłeś. Hanka jest miła, nie powiedziałeś tego, ale mógłbyś na przykład Przepraszam. powiedzieć, Przepraszam. prawda? Jest, jest, to jest towarzyska, jest opomniałem. tam. Każdy. O sobie coś myśli, albo my o kimś myślimy, jakiś taki wąski, prawda? Mamy, mamy teren tego. Natomiast tutaj chodzi w, o takie poszerzanie siebie przez, przez, przez właśnie cień, przez animusa. Przez, to on, on takie jakby wprowadza pojęcia. W jaki sposób człowiek może się dowiedzieć o sobie, że jesteśmy jakby większą jednością niż nam się wydaje. Nam się wydaje, że jesteśmy bardzo podzieleni, że ja to jestem ja, mhm. tylko taka nawet, oddzieleni, tak. tak? I czujemy się samotni i, i właściwie jakby bardzo cierpimy mhm. w związku z ja tym. Ja tu świat tam. Tak? tak. Natomiast to jest takie takie gdzieś sięganie. Po, znowu nowe cząstki siebie, coraz to nowe i oswajanie ich. Jest to bardzo piękny proces, który ja jakby, no myślę, że to jakby wszyscy jakoś przechodzimy go bardziej lub mniej świadomie, gdzieś uświadamiamy sobie. Najpierw mówimy: Nigdy nie będę jak moja mama, a potem się okazuje, że właśnie jesteśmy bardzo podobni, podobne. Czy tam jak mój wujek, czy ktoś inny, czy ojejku, moja córka się zachowuje w taki sposób, ja bym się nigdy nie zachowała. Ale życie nam właśnie przynosi takie wydarzenia, które nas konfrontują z tym naszym nigdy, i okazuje się, że jesteśmy naprawdę gdzieś, właśnie jednością jesteśmy gdzieś podobni. I, i to do, docieranie do tej jaźni, do tej naszej istoty, któ, która gdzieś. Patrzy na te wszystkie i zaprasza te wszystkie części nas. No to jest właśnie taki proces indywiduacji, a, a w, w scenariuszach też było to fajnie prześledzić. Tak, ale skoro wyróżnienie, to coś recenzent musiał napisać wyjątkowego o tej pracy, twojej, magisterskiej. Yy, tak, tak, on bardzo, że tak, życzliwie powiedział, że to jest w ogóle doktorat, także pan, pan profesor Fiała. Psychologia była jakoś, jakoś tutaj ważna dla, dla niego. Mieliśmy ciekawe rozmowy. Tak, to go frapowało. No, dotknęłaś tutaj takiego tematu, właśnie jaźni. To mówimy o archetypach, które Jung prowadzą, nie? Tak, w ogóle, co to jest archetyp? Archetyp to jest bardzo ciekawe, że archetyp. Tak jak właśnie tutaj zauważyłeś, to takie jungowskie bardzo. Archetypy bardzo często w bajkach. Ja uwielbiam takie właśnie opowieści archetypowe, w których na przykład małe dziecko chce tą bajkę po sto razy słuchać, prawda? Dlaczego? Bo tam jest ukryty właśnie archetyp, czyli tam jest ukryte jakieś wzorce, Zachowań, które przez wieki ludzkość wykształciła, na różne, na przykład w Kopciuszku, tak? że ktoś jest niedoceniany i co. I, i, i człowiek, który czuje, że, że gdzieś to jest o nim, będzie oglądał tą bajkę i będzie nie będzie tego rozumiał na poziomie intelektu, ale gdzieś głęboko będzie czuł, że tam jest rozwiązanie. Ja w tych moich historiach, które piszę, też, też to są historie zazwyczaj właśnie archetypowe, ponieważ ta wiedza psychologiczna i to doświadczenie, mhm. jakby przez lata, gdzieś mm, pewnie się trochę tak nałożyły, i mhm. jest to dla mnie właśnie. cenne. Dokładnie, więc yy, porozmawiajmy o tych archetypach w Twojej twórczości. Wow, to może już. No bo To, to, to mm. tych archetypów jest mnóstwo, tak? Tak, archetypów jest to mnóstwo oczywiście. Ja Bohater myśl, tak. Ja, ja myśl, Między innymi. Tak, droga bohatera. Tak, tak. tak, tak, tak. Ja myślę, że większość w ogóle takie sztuki, w których możemy przeżywać to katarzis. No, na przykład ta, ta bohaterka moja w tym monodramie, w tym monodramie który, grasz? który gram, tak. Bohaterką jest kobieta, która można powiedzieć, że gdzieś jej takim, takim tematem dużym czy problemem, to jest takie bycie przy sobie. Ona w młodości gdzieś siebie zdradza, trochę idąc, chcąc być akceptowana, lekceważy siebie. Tutaj mocno. I to jej życie, jest, no, w pewnym momencie, no, chyba jej się nie podoba mocno. I w moim monodramie ona się budzi, tak jest początek, zupełnie nie pamiętając, kim jest. Obok obcego mężczyzny, w obcym zupełnie sobie domu. I od tego momentu zaczyna się jej taka podróż do siebie. Ale, żeby ta podróż mogła się wydarzyć, to y, oczywiście potrzebna jest jej odwaga, potrzebne są jej marzenia, potrzebne, potrzebne jest to wszystko. Rzeczywiście, ta bajka jest: y, jeżeli bym miała porównywać to do jakiejś bajki, to chyba do kopciuszka, bo, o którym już wspomniałam wcześniej. Czyli. Można tak powiedzieć, że, yy, że właśnie ten archetyp z tego kopciuszka docenienia siebie i, z, i, i, i zatańczenia na tym balu, <laughs> czyli to, to, to życie zupełnie z, z takiej osoby, która służy tylko innym, ale nie z taką radością służy, yy, bo chce, bo czasem wszyscy chcemy służyć i to nam radość może sprawiać, tylko już tak y, z automatu. Y, bo tak jest po prostu. Bo, 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 bo tylko do tego się nadaje, tak? Nagle przemienia się w królową swojego życia. Kogoś, kto. To... Oczywiście to nie jest takie, to nie jest bajka. Twórca To też jest jeden z archetypów jungowskich. Tak. Jak tak kiedyś się zastanawiałam, właśnie dlaczego ja, twórca, artysta, dlaczego ja jestem właśnie tym, kim jestem. Ponieważ myślałam sobie, że byłoby mi łatwiej, gdybym była kimś innym, i rzeczywiście po drodze próbowałam być kimś innym. Próbowałam różnych zawodów i doświadczyłam tego, że nigdzie nie mogłam. Nie mogłam poczuć się na swoim miejscu, że jednak to, że ktoś jest lekarzem, ktoś się czuje nauczycielem, ktoś się osobą duchowną, ktoś, ktoś właśnie artystą, yy, że, że to jest tak ważne. Ja tego doświadczyłam. Ja mam takie doświadczenie, że ja naprawdę próbowałam. Wydawało mi się, no, że, no, że to za trudna dla mnie ta droga artystyczna, i że tak chciałam próbować, próbować patrzeć, czy ja naprawdę nie mogę być kimś innym. I to był taki żal zawsze, taki, taki smutek, że ja mogłabym, jejku, takie piękne rzeczy robić, co ja robię. Ja, 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 ja coś zaprzepaszczam, marnuję. I to nie chodzi o to, że ja muszę, bo, bo różnie jest. Ja wykonywałam różne zawody i, i być może nawet niedługo będę wykonywała jeszcze przez jakiś czas, no bo chcę zarobić na, na to, żebym mogła dokończyć ten mój drugi monodram. Ale to są zawsze takie rzeczy, że ja um, czegoś za, za coś się biorę i wiem... Jest, przyświeca mi ta radość, że, że te pieniądze zarabiam po to, żebym mogła być sobą, żebym mogła dzielić się tym, co jest we mnie takiego najżywszego, naj, najradośniejszego. Mnie się twórczość z radością kojarzy bardzo, chociaż czasem to jest bardzo ciężka praca też, ale właśnie z taką yy, kojarzy mi się z taką zabawą, jak na przykład pamiętam, że byłam na kolonii i budowaliśmy, nad tanwią budowaliśmy, nie wiem, potrafiliśmy całe dnie znosić jakieś tam drewna, gdzieś z mchu tam gdzieś budować jakieś szałasy, domy, yy, yy, jakieś talerze, gdzieś znajdować kawałki skorup, czegoś, no po prostu urządzać się, gdzieś jakieś tratwy. To była ciężka praca, ale to była tak cudna praca w, na łonie natury i tak dalej. I to, i to mi się kojarzy właśnie yy, z Taką, no właśnie, jeżeli człowiek robi to, kim jest, co, co jest jego, a, a często jednak wydaje nam się, czy inni nam też sugerują, że no, idź, to będzie dobre, to się będzie opłacało, tutaj jakoś jest zapotrzebowanie, to jest jakby ogłocenie się, o, o, o darcie się z tej radości. Mhm. No tak, ja mam taką refleksję, właśnie, że często jest tak, że my szukamy jakiegoś tego swojego miejsca, wierząc, że na przykład to, w czym byśmy byli najlepsi, to będzie dla nas łatwe. Mhm. A to rzadko kiedy tak jest, nie? Bo, bo jednak właśnie chodzi o to, żeby robić rzeczy trudne i wtedy jest największa satysfakcja, nie? To znaczy, wiesz co? Bo to zależy, jak do tego podejdziesz. Bo, bo jak będziesz z... zawsze robić łatwe rzeczy, to, to co to za rozwój? Nie? Yy, to na pewno. To znaczy, z jednej strony, jeżeli to jest nasze, to jest dla nas najłatwiejsze. Tylko czasem. Znaczy, jest nam do... najłatwiej włożyć pracę ciężką tak, w to. Tak, <laughs> w ten sposób. Tak. Tylko czasem. Bo ja na przykład uważam, że ja się do żadnej innej pracy nie nadaję. Że, że ona mnie też kosztuje strasznie dużo, Aha. chociaż dla kogoś innego jest, jest, jest zupełnie taką prostą pracą, prawda? Jeszcze pomęczę trochę te, 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 te psychoróżne rzeczy Junga i uważasz, że to, czego uczył Jung, ma jakieś zastosowanie w kreatywności, w rozwijaniu kreatywności, właśnie w. W tworzeniu? Ja to powiem Ci, że mm, ja się uczyłam później psychologii procesu u ucznia, można powiedzieć, Junga, byłego jungisty Arnolda Mindela, czyli to jest psychologia procesu. I akurat, jeżeli chodzi o psychologię procesu, to kiedyś chwalił się chyba Krystian Lupa, że, że właśnie y, bardzo opiera się na psychologii procesu y, w pracy ze swoimi Aktorami. I rzeczywiście powiem Ci, że w pracy nad rolą bardzo mi pomagała psychologia moja. Dlaczego? Bo na przykład miałam zagrać rolę. Pamiętam to było jeszcze na studiach aktorskich. Raniewską z Wiśniowego Wsadu. No i pani profesor mówi mi. Słuchaj, Hania, jesteś najważniejszą osobą na świecie. Rozumiesz? Tak masz to grać. A ja sobie myślę, wow, to było dawno temu. No tak, ale co to znaczy tak naprawdę, nie? Teraz z Czy psychologicznego ja punktu widzenia. Kiedykolwiek czułam się najważniejszą osobą na świecie, ja, która zawsze innych przed siebie puszczałam w takim. W takim duchu pokory byłam wychowywana, i, i tutaj, katolicki uniwersytet, jeszcze wcześniej jakieś tam oazy i tak dalej. I do mnie dotarło, że ja muszę sięgnąć po tą energię ja nie mogę udawać najważniejszej osoby na świecie ja muszę doświadczyć, jak to jest być dla siebie najważniejszą osobą. Dlatego powiem, powiem ci, że w ogóle pamiętam i w szkole aktorskiej, i później jeszcze przez trzy lata współpracowałam z Teatrem Rampa. Grając, ja integrowałam te postaci. Dla mnie najważniejsze było, żeby na przykład we wdowach mrożka. Pamiętam ta pierwsza wdowa, którą grałam. Ona jest, ona jest tak pewna, co ten jej mąż powinien, a czego nie powinien. Ja, która zawsze tak, żeby coś powiedzieć, to, to pytałam, czy przestrzeń robiłam komuś. Musiałam zagrać tą postać i zaczęłam ćwiczyć, i jakby zaczęłam integrować, zaczęłam patrzeć w sobie, odnajdować takie, takie miejsca, gdzie właśnie chciałabym tej energii używać. Dlatego wydaje mi się, że w ogóle aktorstwo, jeżeli ktoś podchodzi tak głębiej do tego, to może być niezła psychoterapia. Mhm. No właśnie, też chciałem o to zapytać, czy właśnie wykorzystuje się. Taką kreatywność w psychoterapii. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Yy, takie, wiesz, na chwilę możesz wejść w czyjeś buty, tak? I możesz sobie to tak bezkarnie zrobić. Możesz, no na przykład, normalnie byś nie krzyknął, bo masz próg, na, jak można krzyknąć tam, prawda? Czy, a tutaj jesteś włożony w jakąś postać i to nie ty. Broń, brońcie, panie Boże, prawda? Więc łatwiej nam przekroczyć próg na, na coś, kiedy myślimy sobie, że to tylko gramy, prawda? Więc jakby często psychoterapeuci jakby wykorzystują. Je są sama też. Mhm. No właśnie, to ciekawe. I czyli co, mówisz, że takie postaci, które grasz, czerpiesz później do swojego życia z nich? Tak. Można powiedzieć, tak, że. Tak. Ja jestem bogatsza. Jak zagram jakąś postać nad nią pracuję, i jeżeli ona jest taka bardzo daleka ode mnie, prawda? To ja gdzieś ten proces indywiduacji przechodzę. Ja, ja jestem bogatsza o pewne o pewne jakieś wartości, która ta postać, którą ta postać niesie. Ja na przykład nie mogę. Jak nie lubię tej postaci, czyli mam totalnie, ona jest niezintegrowana, to ludzie będą to czuli, mhm. że muszę zagrać kogoś, kim gardzę. To wtedy nie wyjdzie. Ja muszę dotknąć tej postaci żeby ktoś mi uwierzył, że ja, ja naprawdę. Ja mogę mieć wyrzuty sumienia, mogę walczyć i tak dalej, ale to nie może być tak, że ja myślę sobie, to jest beznadziejna postać, bo, no. bo, wtedy, bo wtedy jestem tak oddzielona od tej postaci, że, że no, nigdy, nigdy autentyczna nie będę. Znowu w tym jungu y, mówimy o tej świadomości i nieświadomości, czy tam podświadomości. Czyli y, też y, myślę, może się pojawiać coś takiego, że kiedy pracujesz nad tą postacią, to do tej twojej nieświadomości wpuszczasz różne programy, tak to powiem. Na pewno bardziej. Wnoszę więcej świadomości, prawda? Do tych właśnie moich lęków muszę sobie zadać różne pytania. Też dobry reżyser pomaga wtedy, prawda? Powie: No, co ty robisz? Jesteś nieautentyczna zupełnie, albo w ogóle tak się nie zachowuje ta postać, prawda? I później ja przychodzę i jestem z tym i uświadamiam sobie: wow. Ja od dziecka zawsze yy, myślałam sobie, że to jest głupie, że ja bym tak nigdy nie postępiła, prawda? I teraz muszę to yy, jakby. Ja muszę się z tym zmierzyć. Czy to jest rzeczywiście prawda? Yy, dlaczego? Co, co się wydarzyło? Czasem na przykład musiałam. Yy, Musiałam naprawdę wielką pracę zrobić, żeby zagrać dobrze postać, taką wewnętrzną. Po prostu wiedziałam, dostawałam jakieś, jakiś feedback od reżysera i przychodziłam do domu z takim myśleniem: Boże, ale mnie czeka jazda, muszę, muszę to przerobić, o tak mówiąc, mhm. prawda? Okej, okay, dobrze. A powiedz mi tak z punktu widzenia psychologa, czy psychologii w ogóle, jakie są bariery dla kreatywności? Ogólnie. Nie mówię tam akurat mm -hmm. o, o aktorstwie, ale mm -hmm. to w ogóle. Wszelkie. Ja miałam na przykład, że jestem już za stara. <noise> Powiem co ja miałam. Wcześniej mogą być na przykład w rodzinie, mogą, rodzina może odrzucać nawet bardzo nieświ na nieświadomym poziomie, że na przykład aktorka to jest. No nie, to nie jest dobry zawód dla mojej córki, prawda? Mhm. I możemy to kupować, że to jest, że to jest. No tak, bo przecież Mogę inne podziwiać, ale tak. Możemy na przykład, no że. No, takie zwykłe, że się nie uda, że to bardzo duże bezrobocie jest na przykład wśród aktorów, że, że to jest strasznie trudne raz dostać się, później w ogóle, że to, że to człowiek czeka na tą rolę albo w ogóle nigdy jej nie dostanie. No, takie zwykłe, że zaczynamy umysłem myśleć, nie sercem, tylko umysłem. Jak zaczynamy wynajdować umysłem jakieś problemy, no to ich jest mnóstwo, że. No, najczęściej to są takie, jeżeli jeżeli myślę, gdzieś jesteśmy skupieni na sobie, w dzieciństwie mamy, mamy taką przestrzeń dla siebie, że inni nas wspierają i za sobą, i za swoim sercem. Ty jesteś tutaj jakby ważna. To jest duża szansa, że dziecko, młody człowiek nie będzie tak racjonalnie do tego podchodził, tylko no właśnie jak w tych bajkach ten gupi jaś, gdyby gupi jaś zaczął myśleć, ale ja jestem gupi jaś, ale to jest niemożliwe. Wszyscy wiedzą, że jest niemożliwe, a Jaś nie wie, że jest niemożliwe, prawda? Bo on słucha swojego serca. On idzie i po drodze rzeczywiście wydarzają się te różne rzeczy, są sprzymierzeńcy i on zdobywa tą królewnę. On jeden, a ci wszyscy inni silni, przekonani, ale bardzo, bardziej tak skupieni właśnie, że to oni tego dokonają. No gdzieś tam spadają i nie udaje im się to, prawda? Takie są bajki i myślę, że takie jest też życie. No tak. Tak gdzieś słyszałem, że kreatywność to jest proces wydobywania idei właśnie z nieświadomości, z podświadomości. Mhm. Tak, tak. Myślę, że to jest takie. Czasem ja przynajmniej takie mam doświadczenie, że że ja, ja nie wiem, co ja zrobię, co ja stworzę. Po prostu przychodzi do mnie to natchnienie i czasem to jest jakaś poruszająca myśl, jakieś zdanie poruszające jakieś mm, coś, co sobie zapisuję i nie wiem, co z tego wyjdzie. To jest, później się okazuje, że to jest na przykład środek jakiegoś utworu, prawda? Zauważyłam, że najlepiej mi się pisze, jak biorę kąpiel. Brałam kąpiel kilka razy dziennie. Yy, po prostu byłam w wannie rozluźniona nie było we mnie żadnych myśli, i wtedy przychodziły te natchnienia. I tak mam do tej pory. Yy, ważna jest dla mnie właśnie ten moment, yy, gdzie, gdzie jestem otwarta yy, na coś więcej niż te myśli, które, które gdzieś nam towarzyszą wszystkim, prawda? Na co dzień. Na co dzień, mhm. gdzie, gdzie, gdzie jestem taka yy, właśnie rozluźniona, właśnie. No, taka no po prostu otwarta mhm. na, na coś więcej. Mówisz właśnie o takich natchnieniach, to też funkcjonuje chyba jako olśnienie, tak? Mhm. I to, to też jest jeden z elementów, właśnie kreatywności, natomiast zwykle ono jest poprzedzone takim okresem inkubacji. To mhm. też obserwujesz u siebie, że na przykład coś, nad czym pracujesz, ono musi ten swój czas Powiem, odleżeć, odczekać, to, to nie da się przyspieszyć, nie? Nie, w ogóle nic się tutaj nie da, to jest właśnie, to jest właśnie ciekawe, że no można napisać wypracowanie, tak? No to wtedy to się da, ale jeżeli człowiek chce, chce dzielić się z innymi czymś, co jego też zaskakuje, co dla niego jest piękne, bo ja też, jak piszę, to nieraz się wzruszam, płaczę, nieraz się śmieję. Ja, ja wiem, że to przekracza mnie, prawda? Natomiast co innego jest no, usiąść, jest jakieś zadanie. Dlatego mnie zawsze dziwiło, że na przykład, no nie wiem, ktoś nieraz bierze pieniądze, ma jakiś projekt i to jest projekt naprawdę bardzo krótki i chyba nieraz jest taki dylemat, no bo trzeba z czegoś żyć, no i trzeba napisać coś Coś marnego, coś w ogóle, prawda, żeby to zrealizować. Jakby nie dajemy sobie czasu, prawda? Ja, ja kiedyś ktoś pisał felietony, czy tam miał miesiąc na to, czy tam miał, miał ileś tam czasu, prawda? A teraz jakby wymaga się, żeby on pisał, pisał, produkował strasznie dużo tego wszystkiego. W terminach, określonych. W terminach. Mi się w ogóle nie chce czytać takich hmm. rzeczy. I nie chcę oglądać takich sztuk, i, i, i ja czasem wychodzę w ogóle z teatru nawet. Jak ktoś na kolanie coś tam. Na próbuje, próbuje zrobić. Jest, jest może bardzo inteligentny, dużo bardziej ode mnie, ale, ale no. mnie to nie interesuje. Mhm. No dobrze, to chodźmy do poniedziałku. Poniedziałek, to mówi, że jesteś poetką. <noise> W poniedziałek. O czym są Twoje wiersze? O czym są moje wiersze? No. A, a znasz moje wiersze trochę? No, kilka przeczytałem. Masz mój tomik? Nie mam. A to zaraz, ale Zaraz już ci wiem go podaruję. Go kupić. Podaruję ci go z radością. <laughs> Wiesz co? Wiersze to, to też pamiętam, że w podstawówce już pisałam wiersze, więc jakby. A wcześniej jeszcze te, te piosenki w wieku 4-5 lat, więc pamiętam taki mój wiersz, jak byłam zakochana. To strasznie dawno temu, nigdzie on oczywiście nie. nie, nie bo to był taki, no taki młodzieńczy wiersz. Pamiętam tylko początek. Byłam bardzo zakochana, i to, to właśnie jakby. No, to była taka nieszczęśliwa miłość. Nieszczęśliwa, platoniczna, no w ogóle taka, taka bardzo, bardzo, bardzo wczesna. I pamiętam, właśnie tak, przyszło do mnie takie zdanie: Dlaczego niebo otwierasz przede mną? Powiedz, dlaczego, a potem mówisz: Nie ma w mym niebie miejsca dla ciebie i coś tam dalej. I pamiętam, że ja sobie powtarzałam, pisałam ten wiersz, płakałam w nocy i te wiersze, właśnie one, one jakby, one były takie naiwne i śmieszne. Ale one gdzieś mnie kształtowały i, i gdzieś też pozwalały, tak, tak wydaje mi się, że taka jest rola poezji, raz, że zdystansować się do, do tych uczuć, jakby gdzieś stanąć obok, zobaczyć jakiś obraz, zobaczyć, zobaczyć jakąś nakreśloną sytuację. Dwa, że nie utożsamiać się, tak bardzo, no bo dlaczego cierpimy? To już wiem tak z, 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 z jakby wiel dużego doświadczenia, tak? Że, że zawsze to jest uwierzenie w, jakąś, w jakieś przekonanie, w jakąś myśl, prawda? I ta myśl później wywołuje uczucia, czyli on mnie nie kocha, ona mnie nie szanuje. To wszystko jedno, jaka myśl. Jakaś myśl przychodzi. I teraz w tej poezji ja czasem, Właśnie z taką myślą siadałam, och, już tutaj zamoczona, cała, za, zasmarkana, i nagle ta myśl od, od, odkręcała się. Ta myśl, zaczynałam się nią bawić, i ja przestawałam cierpieć, prawda? I to jest jakby w tej poezji, yy, dla mnie to jest chyba takie najcenniejsze, że, że patrzę. Że patrzymy, że bawimy się tymi metaforami, tymi, ty, ty, tymi, tymi myślami, odwracamy je, i nagle, nagle, jakby świat inaczej zaczyna wyglądać, prawda? I to jest dla mnie cenne. Tak słyszałem gdzieś, że. Ból to jest jedna rzecz, ale cierpienie to jest tylko nasz stosunek do tego bólu. No, ciekawe to jest, że dodajemy sobie tak. często, prawda? O to, o to o tym mówisz. Tak, tak. tak. To jest takie, co, co wszyscy sobie to robimy, prawda? Można by powiedzieć, że dlaczego sobie to robimy, no, rozpamiętując czasem sprzed 30 lat coś co już dawno przeszło i moglibyśmy teraz się cieszyć gdzieś, ale raz, że często nie umiemy przeżyć tego bolącego cały czas gdzieś, gdzieś próbuje się wydostać, ale nie, nie potrafimy. A dwa, że, że jakby przywołujemy, czy utwierdzamy się, utwardzamy czasem, nawet jesteśmy tacy usztywnieni w tym, że właśnie tak jest i i, I pielęgnujemy to nasze cierpienie, czasem jesteśmy do niego mocno przywiązani. Oczywiście gdybyśmy wiedzieli jak to zrobić, dlatego cudna jest terapia, to wszyscy byśmy się zdystansowali i byśmy gdzieś się od tego cierpienia uwalniali, prawda? Ale często nie wiemy przez lata jak to zrobić. No tak, często nawet potrafimy sobie niezłe cierpienie zafundować przyszłością, która tak. się być może nawet nie zdarzy nigdy, nie? Tak, tak. Tak, o tym też są, są moje wiersze. No tak, to co mówisz, czyli, no właśnie, sprawy sercowe i tu z tym związany ból jako inspiracja do pisania wierszy, to, sorry, ale to banalne bardzo, ale powiedz mi inne bodźce, które Cię skłaniają do pisania wierszy. No wiesz, te takie młodzieńcze, to myślę, że dla, takiego, dla takiej młodej dziewczyny to jest koniec świata, prawda? I to jest jakby takie naj, najważniejsze. Ale pamiętam, ja zawsze lubiłam bawić się słowem też. No zawsze też mówiłam, że będę komedię pisała, czyli kręciła jako reżyser. I, I mam mnóstwo pomysłów, i nawet jedną, jeden taki niemalże skończony, bo jakby jest we mnie bardzo dużo takiego. Ja, ja, ja sama uwielbiam się śmiać. Uwielbiam się śmiać, uwielbiam, uwielbiam zamieniać właśnie w, w radość, jakby no niemal wszystko. I, I pamiętam, że właśnie w szkole. W szkole to, to właśnie te piosenki, takie, no, no, takie najśmieszniejsze, takie, takie, takie właśnie, żebyśmy, żebyśmy ten nasz los jakoś przetrwali. Patrzysz na swoje pierwsze wiersze z politowaniem? Nie. I się je jakoś tak niżej, czy, Nie. Czy... Ja tylko sobie myślę. No, wiadomo, człowiek ma pewien, pewien zasób doświadczeń, pewien zasób też słów, wiedzy i tak dalej. Więc jest na pewno różnica między takimi wierszami bardzo młodzieńczymi. Ale gdybym komuś miała radzić, jak ktoś jest bardzo młody i pisze, to żeby pisał do szuflady, dlatego że. Ktoś nas będzie porównywał, oceniał. Dlaczego? Bo jeżeli coś jest na takie bardzo nasze, osobiste, bardzo, nam, bardzo jesteśmy delikatni w tym wszystkim i ktoś tak wejdzie z butami, no tak. to może nas to się na dobra, zatrzymać w tej naszej mhm. twórczości, a to tak naprawdę dla nas jest pewnie. Najpiękniejsze. Oczywiście cudne jest, jeżeli znajdujemy swoją widownię czy swoich słuchaczy i okazuje się, że te na nasze natchnienia, one nie przyszły tylko dla nas, ale że ktoś inny mhm. też dla niego jest to cenne. No tak, to jest taka kwestia, czy piszemy dla siebie, czy dla innych, nie? Tak. A ty tak. dla kogo piszesz? No ja piszę. Mnie musi się to podobać. Czyli najpierw dla siebie. Tak, mnie musi się to podobać. I już na tyle jestem teraz taka pewna w tym, że, że to mi się podoba, że, że właśnie gdzieś nie, nie rozglądam się na boki, co na początku zawsze jest, ale bardzo bym chciała znaleźć swoich słuchaczy, swoich widzów. Jest to dla mnie wielka radość, jak ktoś na przykład po tym monodramie podchodzi z z łzami w oczach mówi, że to jest o nim, prawda? To cieszę się, że kiedy udaje się mi stworzyć coś uniwersalnego, coś, coś co, co jest ważne dla innych ludzi, to jest to nie zawsze się na pewno tak udaje i jest to coś cennego. No to swoich odbiorców na pewno znajdziesz, jak kupią sobie tomik kobieta, która gotuje rosół. Tak po każdym spektaklu też mam Książki można je kupić, można je kupić na mojej stronie. Także, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to tak. To są takie pozornie proste wiersze, nie? Tak, one są bardzo proste. Ja właśnie, prostota to jest coś, co ja bardzo cenię. Właśnie, nie gmatwać, nie zapętlać, coś, co jest proste. Ja myślę, że do tego się też dochodzi. Mhm. Ale w nich są takie frazy, trochę jak symbole z naszego życia, które każdy tak jakby jest w stanie rozpoznać. I znowu tu chyba jakieś takie jungowskie historie. Ja mogę wziąć ten tomik, to, co tutaj leży no i coś tak, przeczytać. Wiesz co? No pewnie, koniecznie. Dobra. Na zajutrz wyczyściły pantofelki, wypiliły ogródek, nakarmiły kotka, pieski, siedem kurek, Usiadły przed domkiem i czekają, aż słoneczko zaśnie za stodłką. małą i księżyc, ten słodki szelma, znowu się uśmiechnie z nieba, obejmie słodko przygniecie, szepnie słówko na uszko, od którego trele morele chętam pod lasem wytormosi, wyturla wygrzeje, by na zajutrz wyczyściły pantofelki, wypieliły ogródek, nakarmiły kotka, pieski, siedem kurek. Wesołe, rzeczywiście. <laughs> No to taki trele, to, taki trele Jestem śpiącą królewną. Szukasz mnie, pragniesz, wymawiasz moje imię tak czule. Golisz zarost, żeby mnie nie podrapać. Otwieram się. Pod Twoimi dłońmi pulsuję. Rankiem odchodzisz. Wołam przez sen mija wieczność, moje płatki układają się w szklaną trumnę mija druga wieczność. Budzę się. Sama dotykam podłogi krzesła, patrzysz na mnie, uśmiechasz się, a więc byłeś tu zawsze. Ja myślałam. Miałam taki dziwny sen. Chciałam jeden taki yy przeczytać. I wszyscy święci. O, o właśnie. No właśnie. O tych wszystkich świętych też myślałem, że tak? takie. No, no tak. W ogóle każdy wiersz. Yy, yy, to jest jakaś tam historia, kawałek historii, mhm. prawda? Ja, ja to. Przekładam, oczywiście, buduję jakąś historyjkę, jakąś opowieść, żeby to było uniwersalne, żeby to jakby tak ująć. Natomiast to jest zawsze jakaś, jakaś historia. I to pamiętam, była taka bardzo wzruszająca moja historia, akurat związana z tym wierszem. Takie mówienie, że. Że, że najważniejszy jest te, te zaślubiny ze sobą, prawda? To pamiętam, że, że trochę jest o tym. I wszyscy święci. Nie chcesz ślubu, orszaku, złotej sypialni na poddaszu, dzieci, co skaczą z dachu. Dobrze, kochany. A ja, która siebie rozrzucam jak ziarno, teraz, gdy nic nie zostało mi w garści, chcę żyć w Twoim świecie, budować kominek i salon. A przecież. Sama nie wiem gdzie się podziałam, a przecież nie ma przy mnie nikogo, kto mnie potrzyma za rękę i powie wracaj. Myślisz, że mogę jak syn marnotrawny rzucić się sobie w ramiona i zostać tu tak po prostu? Tak mi dopomóż i wszyscy święci. No właśnie, to dokładnie o tym myślałem. A obok jest wiersz Niebo, to jeszcze ostatni, może przeczytam. Pamiętam, że szłam ulicą, krakowskim przedmieściem. Zobaczyłam kobietę, która klęczała. Yy, jakiś tam pieniążek chciała, żeby wrzucić. Niebo. Złamana kobieta nie patrzy w niebo i nie śmieje się z niczego. Na wszelki wypadek zasłania usta ręką. Nie rzucaj grosza złamanej kobiecie, choćby przed tobą uklękła. Lepiej ją podnieść wysoko, jak dziecko. Niech sama zobaczy. Jesteśmy przy wtorku, czyli dramatopisarka, i twój monodram: Moje ciało jest moje od wczoraj. Mm -hmm. I to jest to, z czym występujesz teraz. Tak, to jest właśnie. Mm -hmm. No to zachęć, żebyśmy mogli pójść i zobaczyć. To jest, kochani, historia bardzo wzruszająca. Chyba to, co najważniejsze w tej historii, to jest, to jest historia o odwadze, o marzeniach, o miłości, o takich myślę, że każdy z nas czasem. Jest niewierny sobie, czasem zwątpi, czasem zdradzi siebie. Nie znam człowieka, który by tego nigdy nie zrobił. I wiemy, jakie to jest cierpienie, takie, jak ktoś żyje nie swoim życiem. Więc ta, ta historia właśnie kobiety, która traci pamięć, i to jest też takie. Cudowne, że ona traci tą pamięć, a więc te ci najbliżsi, którzy w dużej mierze przyczynili się do tego, kim ona jest i jak, jaką, w jaką stronę poszła, oni nagle stają się obcymi osobami dla niej. Na pewno jest to dla kogoś, dla kogo temat taki, takiego bycia blisko siebie jest, jest jakoś żywy. To, to, to zachęcam. Myślę, że to jest temat ważny dla każdego, tylko nie każdy sobie zdaje z tego sprawę jeszcze. W każdej babie siedzi chłop. Mm -hmm. To jest ta rzecz, o której mówiłaś, że teraz ta, nad tym pracujesz, tak? tak. I to się tak. pewnie niedługo tak. urodzi całkiem. Tak, mam taką nadzieję, zrobię wszystko, żeby tak było, nawet taką zbiórkę zrobiłam. Mm -hmm na mojej stronie można tam jakiś grosik wrzucić yy, i być może właśnie będę musiała wyjechać, żeby, yy, żeby, żeby to jakoś tutaj też za sama zarobić. No to damy linka, żeby tam ludzie wrzucili grosik, żebyś nie musiała wyjeżdżać. <noise> Będzie bardzo miło. W każdym bądź razie jest to już coś innego, bo jest to bardziej komediowe, a nawet kabaretowe. Czyli lżejsze trochę? Tak. Aczkolwiek nie pozbawione głębi. Jest to właśnie tutaj, dużo mówiliśmy o Jungu. Znowu Anima Animus, tak? Tak, jest. yang i te Jest tutaj wewnętrzny mężczyzna. Tak, wewnętrzny chłop. Halinka, główna bohaterka. Próbuje wychować tego swojego wewnętrznego chłopa, którego ma tam. Dowiedziała się, że jest on na podobieństwo jej tatusia i dziadusia, i, i właściwie um, niestety przyciąga. Podobnych mężczyzn do tego wewnętrznego chłopa i postanawia zająć się tym wewnętrznym chłopem wreszcie. No i się tam zajmuje. Nie? No, dobrze, a co z tego wynika, to zobaczymy niedługo pewnie. Tak. Okej, okay. środa, aktorka, czyli znowu spełnienie marzeń. Ty poszłaś do szkoły aktorskiej, chyba w, powiedzmy w wieku dojrzałym. Powiedzmy tak. <laughs> Tak, no tak. to zaszalałam. To chyba nie było tak łatwo znaleźć język z Twoimi współstudentami, że tak powiem. No tak, byłam trochę taka. No taka, no oni chodzili sobie tam wieczorami, czy tam, a ja wracałam do mojej córeczki. Pracowałam też w szkole wtedy. Więc byłam bardzo zapracowana, ale biegłam do tej szkoły. Po prostu ja się czułam tam naprawdę na swoim miejscu. Miałam takie progi, jejku, co ja robię, co ja... Miałam tam myśli różne. To, że akurat byłam tą terapeutką, to mi bardzo dużo pomogło. Jakby nie, nie pozwoliłam, żeby te myśli mnie... Gdzieś udupiły, <laughs> tylko podważałam wszystkie podważałam wszystkie, które do mnie przychodziły. Setki, tysiące tych myśli, z których teraz się śmieję, i, a które naprawdę spędzały, próbowały spędzać sens z, z moich oczu. <laughs> Jednak z tą dojrzałością przychodzą pewne atuty, których taka młodzież nigdy nie ma, co? Tak. Ja tak na to patrzę, bo przychodziły też takie myśli, Boże, Hania, przecież co dziecka, byłaś po prostu w szkole, no to pierwsza gwiazda, prawda? Wszędzie. Dlaczego ty, co ty w ogóle, gdzie ty poszłaś? Ale jakby przyglądałam się tym myślom, gdzieś. Albo pojawi się takie, zmarnowałaś tyle lat, nie? Tak, zmarnowałaś no. oczywiście. I, i, I nie pozwalałam, jakby zawładnąć mną, bo sobie uświadomiłam, że to jest nieprawda. Ja kocham aktorstwo i to rzeczywiście myślałam, że ja będę aktorką po prostu po tych studiach, bo śniło mi się, że występuję, że no po prostu sny mnie wspierały, wszystko, po prostu dostałam się w końcu do tej szkoły i później zaczęłam współpracować z, z takim wspaniałym reżyserem Grzegorzem Rówczyńskim. On mówi, słuchaj, będziemy to grać kilkanaście lat, jesteś cudna jak Hanka Ordonówna. No po prostu wszystko wspaniale. Tak, nagle się to urwało, zupełnie. I gdyby tak się nie stało, gdybym ja na przykład była cały czas aktorką, to ja nie stałabym się poetką, bo ja nie ujawniłabym pewnie tego, bo po prostu cały czas grałabym rzeczy innych ludzi. Nie, nie skończyłabym później reżyserii, nie zaczęłabym pisać, a, a, czuła, a czuję. Że to jest bardzo ważne i bardzo cenne dla mnie, że ja to kocham i nawet wolę, bardziej się czuję pisarką niż aktorką w tym momencie. Ta moja miłość do, do bycia aktorką gdzieś została zastąpiona jeszcze czymś innym. Ja na razie oczywiście gram tutaj i cieszę się, dzielę się tym, ale, ale jest to dla mnie bardzo cenne, że ja mam taką możliwość dzielić się właśnie dlatego, że mi się nie udawało, że przestawałam, że nikt mnie nie chciał, że już byłam zadojrzała, że do, z, żaden dyrektor z innego teatru nie chciał nawet zobaczyć, jak ja gram. Że Miałam te kłody, tak jak ten, ci bohaterowie w tych bajkach. Mam dużo naiwności w sobie, ale przede wszystkim dużo marzeń i dużo takiego otwartego serca, i, i bardziej tak się kierowałam no, no, nie, nie tym racjonalnym rozumem, tylko właśnie moimi pragnieniami. Mhm. No to w miarę płynnie przechodzimy do czwartku, czyli do reżyserii. <grym> A właśnie, no właśnie. No to, to, mo to moje marzenie wielkie. Tak, kolejne, które spełniasz, tak? Tak, tak, tak. tak. No w ogóle to śmieszne, że ja, że ja w ogóle zostałem. Jak ja sobie myślę, budzę się naprawdę, jestem reżyserem. To jest takie zabawne, ponieważ ja to wszystko już w tym dojrzałym życiu, ja na tą reżyserię, ja właściwie, ja już nie wiedziałam, co ja mam robić. Nie chcieli mnie już yy, nigdzie w żadnym teatrze, prawda? Na castingi próbowałam jeździć, ale no do jakichś tylko reklam gdzieś. No, no do takiej reklamy no to każdy się nadaje, nawet z ulicy, to nie są trudne rzeczy. To trzeba było się jakoś tak, nie wiem, wygląd mieć może akurat taki, jaki oni sobie tam życzyli. Ja już nie miałam kasy, żeby w ogóle tam jeździć i, i, i próbować. Myślę sobie, nie, no co ja zrobię, no dobra, piszę tak teksty piosenek, może zacznę śpiewać swoje piosenki. Więc wymyśliłam ym, jakąś taką cudowną nauczycielkę śpiewu w Krakowie i tam pojechałam i tam poznałam reżyserkę, taką młodą dziewczynę. I mówię, słuchaj, ja napisałam scenariusz filmu, wiesz, jaka komedia świetna, nakręć go ze mną w roli głównej. Ona mi sama sobie nakręć, za tydzień jest yy, Dzień Otwarty w Krakowie w szkole reżyserskiej, którą ja skończyłam, no to przyjedź. Ja mówię, nie, nie, w ogóle nie ma szans takich. No ale w końcu przyjechałam, bo myślałam, że może ktoś będzie chciał ten, ten mój scenariusz. No i, 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 i całkiem takim fartem, bo akurat dostałam jeden, jedyny raz sam szansę i tam dostałam jakieś pieniądze w reklamie i, i po prostu zaryzykowałam. Postawiłam wszystko na jedną kartę Pamiętam, że pierwsze trzy miesiące to, to jeździłam z takim przerażeniem, co ja robię, co ja wymyślam znowu. No a później zobaczyłam, że, 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 że to jest moje. To jest takie moje, że to głowa mała, więc przestałam się już bać. Ale mówi się, że aktor i reżyser nie powinien być w jednej osobie zasadniczo. A ty to jeszcze no, dodatek w monodramy ubierasz. Jest to na pewno trudne i. I miałam taki moment zawahania dużego, czy to nie dać jednak jakiejś aktorce. I w ogóle nie grałam już 10 lat. Myślę sobie, Boże, tyle nie grałam. Nawet ten mój ukochany reżyser też mówi, Hanian, no jakbyś grała tam za 20 lat. No ale monodram jest najtrudniejszą formą. No ale twój ulubiony, chyba, co? Monodram? No, czy nie? Nie, ja. Ja, ja dlatego napisałam monodram. Ja najpierw napisałam dramat i łatwiej jest mi pisać scenariusze filmowe i dramaty niż monodram. Monodram jest bardzo trudną formą do napisania, tylko że ja nie miałam pieniędzy, żeby zatrudnić aktorów. I całą trupę i, i, i zaprosić. Ja też chciałam dobrych aktorów, po prostu yy, chciałam, żeby to cudnie zagrali, więc, więc pomyślałam sobie, jak ja napiszę monodram, no to sama będę z nimi jeździła, będzie mi łatwiej. Jak już yy, zacznę trochę te szlaki gdzieś przecierać, to może w, wtedy, jakby zacznę yy, reżyserować też, jakby. W takie właśnie dramaty już nie, nie, nie tylko monodramy. Także ja bardzo długo nie mogłam, ja dlatego, że ja nie mogłam napisać monodramu, to napisałam scenariusz. Mi się płakać chciało, że zamiast monodramu mi wyszedł scenariusz filmowy. To trochę się udowadnia taka, taka prawda, że yy, ograniczenia w zasobach, które mamy, stymulują naszą kreatywność, nie? Tak. No bo Dla musisz sobie poradzić. Właśnie powiem ci, że ja już na takie trudności przestałam z nimi walczyć. Myślę, a coś z tego fajnego wyjdzie. Bo, bo pamiętam nawet jak film kręciłam. Boże, ile ja się owalczyłam w niektórych momentach, jak ja gdzieś jeszcze... Jeszcze wierzyłam w te moje przekonania, że powinno być tak czy inaczej. A teraz jestem taka. Nie mam kasy? Widocznie nie mam mieć kasy. Znaczy, oczywiście robię, coś jadę, rob, prawda? Ale nie myślę, że byłoby lepiej, jakbym miała. W ogóle mi takie myśli już nie przychodzą, bo, bo widzę tą moją drogę jako taką bajkę, w, w której. No, spotykam Babę Jagę, czy tam jakieś inne. I po prostu to w ogóle daje. I później daje wartość do tego, co ja tworzę. I to wszystko, to, że ja na przykład na początku w ogóle nie miałam kasy, jak kręciłam ten film, to właśnie dobrze, bo ja się nauczyłam różnych rzeczy dzięki temu. Sama musiałam wykonywać mnóstwo rzeczy. Pamiętam, jak to strasznie cierpiałam z tymi moimi mon montażystami, prawda, którzy, którzy, y próbowali mi montować ten film. No, że jednak nasze drogi się rozeszły zupełnie i, i to było najcudowniejsze, że ja to zmontowałam właśnie. Właśnie takie cuda przeplatały się z, z tak zwanymi problemami, tylko, że ja je właśnie wtedy, nie, na niektóre byłam otwarta, więc te cuda się szybciej zdarzały, a na niektóre y, gdzieś próbowałam z nimi walczyć. I to mnie dużo kosztowało, Właśnie nie nic innego, tylko właśnie ta moja wewnętrzna walka. Ona była taka najtrudniejsza, że, że gdzieś. No ale to była taka nauka. Gdyby nie to, to nie miałabym teraz takiej lekkości w tym, co robię. A teraz mm, przypomnij jakiś taki sobie moment, kiedy no, Twój występ jest dobrze przyjęty i powiedz mi z tych wszystkich Twoich ról, które. Mm, tam odgrywasz, no bo jesteś autorką tekstu, jesteś aktorką, reżyserką. Która z tych ról jest najbardziej usatysfakcjonowana wtedy? Ch chyba najbardziej, no tak jak ci właśnie powiedziałam ostatnio, tak sobie to uświadomiłam, że ja się najbardziej teraz pisarką czuję, czyli że jednak to opowiadaczką historii, o może tak? Y bo to było dla mnie. No to jest, to jest duże wyzwanie zawsze, żeby, żeby opowiedzieć tą historię, która poruszy innych ludzi, prawda? Cieszę się, że nie wiedziałam, że to jest tak trudne grać w, w monodramie, już nie mówiąc o swoim, i że sobie zaczynam przypominać, jak to jest być aktorką, i że też zaczynam się bawić tym tekstem, i że to jest fajne też dla mnie. Cieszę się, bo te pierwsze, po takiej długiej przerwie, po tych pierwszych spektaklach, to ja się czułam, jakbym, nie wiem, rozładowała cały wagon węgla. Ja po prostu byłam wykończona za każdym razem. Kiedyś bardzo tak marudziłam, żebym chciała mieć taką trupę, chciałabym jakby współpracować z ludźmi, a nie ja jestem taka samotna, biedna środka Marysia, że muszę sobie sama, jakby to wszystko zrobić. Ale widzę w tym też coś pięknego, że to, no taka jest widocznie moja droga. Natomiast ja się też na sobie uczę bardzo dużo, no bo uczę się tej reżyserii. Bardzo mi tutaj pomógł Grzegorz Morszczyński. On w ogóle przeczytał uważnie, tam dużo mi wskazówek dał, jakichś pomysłów też reżyserskich. Pogadaliśmy o tym, no ale ja z tym tekstem musiałam jednak zmierzyć się sama. Także nie umiem tak odpowiedzieć, ci wiesz? No to nareszcie jakieś pytanie, na które nie umiesz odpowiedzieć. Jestem usatysfakcjonowany. Dobrze, piątek zatem, czyli pisanie piosenek. Wiem, że to jest satysfakcjonujące dla Ciebie i to jest to, to od czego zaczęliśmy rozmowę. O czym się różni pisanie piosenek od pisania wierszy? Yy, wiesz, czym się różni? Yy, tylko tym, że. Ja piszę białe wiersze. No nie, czy nie przejmuję się rymami. Natomiast w piosence musi być rytm. W piosence musi być rytm, musi być jakby to trochę muszę policzyć, żeby ponucić sobie. Ale najpierw liczysz, potem piszesz czy najpierw piszesz, potem liczysz? <laughs> <laughs> no to tak, wiesz, naprzemiennie robię. Bo oczywiście na początku jest jakiś tam pomysł i, i kawałek piszę, a później jak już mi się ten kawałek podoba, no to już myślę sobie, jaka to by mogła być melodia, coś sobie nucę, coś sobie tam liczę, prawda? I tak już. No to musisz mieć kogoś do muzyki też przecież. Tak, tak, tak. Tutaj akurat. No jak mam taka współpraca wygląda. Że Łukasz je miała się. To się zdecydował kilka pięknych Łukasza melodii do moich tekstów napisać. No i nawet niektóre wykonuję. To też, tak, to też tak bardzo sympatycznie wyszło, bo ja szukałam długo. I to było tak zabawnie, że ja poszłam na koncert Łukasza, nie znałam go. I tak sobie stanęłam, bardzo dużo było ludzi, gdzieś tam wcale nie z przodu. Sobie tak stanęłam, tak patrzę na niego, i myślę sobie, może rzeczywiście z nim zagadać, ale myślę sobie, spieszę się, nie, nie zostanę do końca. I tak myślę sobie i myślę. I nagle Łukasz mówi, a dla pani jaką piosenkę zaśpiewać? I to był dla mnie taki znak, uh -huh. że jak wśród tylu ludzi wyhaczył mnie, być może ja się najbardziej intensywnie na niego gapiłam, bo myślałam <laughs> o nim, czy, czy go zahaczyć, ale mimo wszystko było to dla, był to dla mnie taki znak. Żeby jednak zapytam go. No i to się udało. Tak, tak. Zapytałam go. Pamiętam, zaniosłam mu tam mnóstwo tekstów. Coś tam mu recytowałam, coś tam spotkaliśmy się na starówce wtedy. No i później coś tam. Coś tam zaczął pisać. No, dobrze, to przelecieliśmy cały tydzień, bo w niedzielę odpoczywasz. Tak. Wiemy mniej więcej, co robisz. Czyli teraz pokazujesz moje ciało, pracujesz nad w każdej babie. Tak. Co jeszcze? I jeszcze przedstawienie dla dzieci napisałam. Już prawie skończyłam, i, i też no, muszę to jakoś wyreżyserować, jakoś ogarnąć, nauczyć się tego. Mhm. I też bym chciała to. Bo to jest taka fajna opowieść. O wykluczeniu trochę, o przyjaźni, taka też trochę terapeutyczna, Aha. chociaż zabawna, śmieszna i, i przede wszystkim taka, żeby się podobała dzieciom, ale, ale pod tym wszystkim, no właśnie, jak mówimy o takim radzeniu sobie z hejtem, czy z jakimś takim, właśnie, to, to, to jest, tam, jest tam dużo. Czegoś takiego, co może by nauczyciele czy rodzice chcieli, żeby, żeby jakby dzieci w ten sposób się czegoś dowiedziały o sobie. No to trzymamy kciuki, kiedy to będzie. No nie wiem, no właśnie. <głosy> <głosy> na to wszystko potrzebna jest zawsze taka no taka przestrzeń, taka trochę mhm. bezpieczna, prawda? gdzie człowiek ma co do garnka włożyć mhm. i może siąść i... i, i Proza schodzić. życia nie, nie gniecie. <noise> tak, że właśnie myślę sobie, że każdą chwilę wykorzystuję, każdą chwilę tutaj jakby... Mam nadzieję, że może, może gdzieś po tam... Napisałam do jakiejś osoby, która być może trochę mi nie wesprze w tym menadżerowaniu. Zobaczymy, jak to będzie, bo ja już czuję, że ta moja twórczość gdzieś kuleje, no bo ja muszę się wszystkim zająć, prawda? Nie kreatywne działania. Pochłaniają one, one, też zasoby. Są, one też są kreatywne, bardzo, ale mnie je umiem i mhm. dużo czasu. Rozumiem. Takie, mhm. takie są menedżerskie bardziej. Jasne. Prawda? Mhm. No tak, tak. okej. Okay. A no, sporo marzeń zrealizowałaś? Jakieś marzenie do zrealizowania jeszcze? Twoje? Oczywiście te najbliższe to już powiedziałam mhm. o nich, prawda? Że chcę ale takie wiesz, takie, dłużej, takie wielkie marzenie. I, tak? Ja mam, nie wiem czy one jest aż takie wielkie, ale mam. Tak, w 70-80% napisany scenariusz filmu długometrażowego, bo ten, który zrobiłam, to był krótki metraż. I, I bardzo mi się podoba ten scenariusz. I w ogóle mam ochotę do niego zasiąść. Yy, najchętniej to widzę siebie gdzieś nad morzem, jak siedzę i piszę, <grym> dokańczam to. A później mam ochotę zaprosić fajnych aktorów. Jest to historia. Siedmiu kobiet, terapeutki znanej i lubianej, która prowadzi takie bardzo prestiżowe warsztaty, moc kobiety, na które przychodzą właśnie kobiety, przychodzą tam z różnych powodów. To jest komediowe bardziej, czyli tak, y, jest bardzo głębokie i czasem wzruszające, ale jest też dużo, dużo humoru. No i, i one postanawiają wszystkie. Zawiązać taką nieformalną grupę i spotykać się dotąd, aż każda z nich nie spełni swojego marzenia, z którym przyszła tutaj, z tego swojego celu. I myślę, że to jest naprawdę fajny, fajny, fajny materiał na, na, na fajny film. A to tylko jeden, bo jest ich dużo więcej. Ja w, w, i napisanych, i w głowie mam tego. Więc mam taką nadzieję, że właśnie ten mój film. Ten krótki metraż jakiemuś producentowi się na tyle spodoba i zobaczy we mnie reżysera, no i spodoba ja będę miała czas, żeby dokończyć. No i te aktorki, o którym się marzą, żeby zagrały, spodoba im się na tyle ten, ten, ten tekst, że, że, że będę mogła zaprosić je, no i wyreżyserować fajny film. No rzeczywiście, potencjał wydaje się, że jest na niezłą komedię. Tak, tak. Faktycznie. To jest. Ja rzeczywiście wyobraź sobie, że jeżeli chodzi o filmy, mam tam ileś pomysłów: niektóre więcej, niektóre mniej, prawda? Zaawansowane. I wszystkie one są komediowe. Ja chyba to jest, i, i to jest niesamowite, że ten monodram, który, z którym jeżdżę, on jest taki bardzo wzruszający, wyciskający gdzieś tam z głęboki. Jest też, i ten mój film, taki bardzo poetycki jest. Natomiast teraz, jak z rękawa, tylko po prostu komediowe tematy do mnie przychodzą. To... Nie takie zupełnie, że ha, 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 non-stop, ale. ale... Ta, czyli tamten tam rodzaj energii już wyczerpałaś na razie, <grym> wydaje się. Chyba tak. Chyba, yy, chyba, chyba gdzieś. Tam. Ja w ogóle lubię. Ja, ja, ja teraz powiem Ci, ja kiedyś to się rzucałam na książki, na jakieś takie spektakle, jak chory na receptę. Po prostu gdzieś szukałam. Teraz już chyba nie szukam, czego wcześniej szukałam, więc jeżeli po coś sięgam, gdzieś chcę pójść, to to jest zawsze coś zabawnego. Ja po prostu czy jak chcę gdzieś pójść na spotkanie, to ja się chcę pobawić. Więc ja mam taki du, duży, duży, taki niewyczerpany chyba zasób w sobie gdzieś właśnie te, tego, tego tej radości. No nie? Się to wszystko poukładało. Jak ktoś może pomóc, to zapraszamy. Damy linki w opisie. Fajne. A na koniec, pięć szybkich pytań do ciebie. Mm. W twoim własnym, osobistym przekonaniu, własna Twoja definicja kreatywności. Otwartość. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności u ciebie albo dla ciebie. Też otwartość. Otwartość w, ja. w takim ja. znaczeniu, że żadne moje przekonania, lęki nie stoją na przeszkodzie. No teraz już nie będziesz mogła odpowiedzieć otwartość, bo jeden morderca kreatywności. Morderca? No. <laughs> no to właśnie wiara w umysł i w te myśli wszystkie. Czyli w racjonalność taką, tak? O to ci chodzi? Racjonalne podejście do rzeczy? W przeszłość, że na przykład mhm. coś się nie udało, no to już się teraz nie uda. W przyszłość, że, y, że co to będzie, że to jest niemożliwe. Ja na przykład, jak zaczynałam robić y, ten monodram, pisać, pracowałam nad nim dwa lata, dostałam kilka tysięcy y, no to co można zrobić, prawda? Y, stypendium i taka radocha, że po prostu się uda, że to się będzie kręciło dalej. I wyobraź sobie, że no, że jakby przeróżnymi sposobami biorąc i, bio, i, i dostałam dużą sumę pieniędzy od cudownej y, kobiety i, i dostałam pożyczki i po prostu, no, no, no różne rzeczy, jakieś fuchy, gdzieś tam jakieś prace, czegoś, no po prostu przez te dwa lata nie uwierzyłam w to, że nie mam pieniędzy. Chociaż już dwa razy wyjeżdżałam za granicę, bo już byłam przekonana, że już muszę, prawda? Bo to zawsze dla mnie taki plan B wyjechać. Ale dwa razy, jak już po prostu prawie było załatwione, to jakiś cud się wydarzył, prawda? I wiedziałam, to też było cudne, dlatego że ja po roku musiałam się wywiązać z tego, ja już musiałam nagrać ten spektakl. On jeszcze nie był taki jak teraz, ale. Więc nie chciałam oddawać tych pieniędzy, nie chciałam jakby pokazywać, że, 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 że mi się to nie udało, więc ja po kilkanaście godzin pracowałam bardzo ciężko. I cieszę się, że nie musiałam wyjechać wtedy, bo po prostu nie, nie zrobiłabym tego. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Ja w ogóle, wiesz co, ja nie jestem powtarzalna. Nie wiem, taka jestem. Jestem daleka od rutyny, od nudy. Bardzo lubię to w sobie. Ja na przykład nie wiem mam ochotę na przykład na coś, to ma być tylko to i nic więcej, na przykład. Miałam bardzo niewiele pieniędzy, ale zobaczyłam nie wiem jakiś owoc, warzywo i po prostu z tego coś zrobię. że to jest takie. Y, lubię się cieszyć tym, co robię. Czy to będzie, czy to nawet będzie sprzątanie? To na przykład y, robię z tego zabawę czasem, prawda? No nie zawsze, ale dla mnie tak kreatywność i radość to są tak powiązane ze sobą, a, a przeciwieństwem jest właśnie Nuda, znudzenie, czekanie na coś, takie, takie, taka, 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 smutek i rutyna, prawda? Więc mhm. prawda? Więc więc taka, 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 Wygłupiam się. No po prostu idę, na przykład, myślę sobie, o Boże, jaki piękny dzień. No to wychodzę. Jest na przykład, nie wiem, piąta rano, bo, bo wstaję często dosyć wcześnie i cieszę się, że, że idę, że, że śnieg spadł. No nie wiem, tak lubię tak żyć. Teraz, nawet jak być może wyjadę, to też sobie myślę: Wow, to będzie blisko morza, pojadę sobie na rower. No nie wiem, po prostu każda taka sytuacja, którą życie mi przynosi, to chyba zamieniam ją trochę w zabawę. Mhm. I, to, I to mi się bardzo podoba. No super, to jest świetna rada. A m, przechodzimy do piątego punktu, czyli właśnie jedna rzecz, którą no, słuchacze mogą robić, żeby rozwijać swoją kreatywność. Tak od razu. Tak od razu. No, tak od dziś. No ja na przykład, dla mnie, ja przez lata nie zapisywałam swoich natchnień. Aha. Bo, bo właśnie byłam wtedy, ja wtedy byłam starsza niż teraz jestem, bo byłam taka, miałam takie przekonania, prawda, że o, ważniejsze jest, nie wiem, posprzątać, mam teraz natchnienie, to ja, ale ja teraz powinnam, nie wiem, coś tam robić, prawda? Ale później już mi było tak smutno i tak źle. Że ja to marnuję wszystko. A teraz jestem właśnie taka bardziej dziecięca, żeby dopuścić do siebie. Ja myślę, że to są bardzo mądre słowa, które Jezus powiedział: że jeśli się nie staniecie, jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Mi się wydaje, że to królestwo to nie jest gdzieś tam, tylko ono jest, jest tą chwilą, która jest. Jest teraz. W nas, jak to jest tak. napisana chyba. Tak, w jest. jest jest tą naszą największą istotą, prawda? Ale żeby do niej dotrzeć, to te przeszkody po drodze, które gdzieś narastają w nas dorosłych, te lęki, przekonania, że właśnie mam natchnienie. To ja teraz rzucam wszystko, albo na przykład proszę kogoś o długopis na ulicy, bo akurat mi się wypisał i, 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 i piszę. Chociaż się gdzieś spieszę, no to dzwonię i mówię: że Mam teraz natchnienie. I, i, Do pani z Urzędu Skarbowego, niech pani nie zawraca głowy, bo mam. <laughs> Więc jakby, jakby. Tak, chyba takie właśnie od kopanie tego dziecka, co żeśmy robili w dzieciństwie, co, nam, co mogliśmy robić cały dzień, prawda? No dobrze słuchaj, jeżeli chcesz to fakultatywnie swobodna wypowiedź na temat kreatywności, proszę bardzo. <noise> no cudnie, że jest ta kreatywność i że, że, to, że to życie odkąd właśnie pozwalam sobie na tą kreatywność, tak bardzo. Jest takie dla mnie, no właśnie, nie ma w nim ani chwili, nawet takiego czekania, nawet na sukces, nawet na cokolwiek, na to, że o coś tam będzie, prawda? Ja pamiętam, jak byłam w liceum i wtedy lubiłam też malować i rysować. I tak sobie pomyślałam, wow, Ile ja marnuję czasu w tej szkole? Ani ta fizyka, ani tam, w ogóle mnie to nie interesuje, no siedzę tam. Ja bym się mogła tyle rzeczy nauczyć, które mnie pasjonują, które. Ja bym mogła się o malarstwie, o historii sztuki, mogłabym chodzić na jakieś tam zajęcia. Bardzo lubiłam portrety rysować. I czułam, że ja no, po prostu marnuję się w tej szkole, bo, bo nie jest to. Po mojej linii zainteresowań, totalnie, i pamiętam, jak robiłam takie eksperymenty, yy, że na przykład pozwalałam sobie tak pomalutku, nie nau i tak myślę sobie, i tak, Hania, nie nauczysz się tej fizyki, ani nie będziesz tam odrabiać tych lekcji, bo cię to nie interesuje. Zrób coś, co cię naprawdę interesuje. I to było dla mnie bardzo trudne, bo miałam poczucie winy, że powinnam jednak siedzieć tam nad czymś. I pamiętam, że to zawsze było cudne, że to zawsze w jakiś sposób yy, wynagrodziło mi później. I, I coraz więcej, coraz więcej tej kreatywności w życie wnosiłam. Pamiętam taką cudowną książkę, pewnie ktoś, kto się kreatywnością jakby pasjonuje, czy jest kreatywny, to ją zna: Siedem nawyków skutecznego, y prawda? Kowej. I, I pamiętam, jak zaczęłam wprowadzać. Yy, Właśnie nie to, co jest pilne, ale to, co jest dla mnie takie ważne. I teraz, jak tak patrzę na moje życie, to ja właściwie robię w 90% właśnie właśnie to. I, I kocham to życie, że ono jest właśnie tak kreatywne i że, i że sobie na to pozwoliłam. I dzięki tym, no pewnie, narzędziom też i psychologii, gdzieś rozbroiłam, te bomby takie nieprawdziwe moich myśli, że, 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 że mogę sobie na to pozwalać, prawda? Mhm. Chociaż oczywiście mam też i lęki, mam też... Ale one są już takie małe, to są takie, które zaraz gdzieś... Nie paraliżują. Nie paraliżują. Ale na, na samym początku, jak tylko zaczynałam, to myślałam, że mi włosy wyjdą wszystkie takie. Miałam noce, gdzie się tak bałam, mhm. prawda? Także to nie było tak od razu. No, fajnie. To pomału zbliżamy się do końca. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie można znaleźć o tobie. Masz stronę. Tak, mam stronę razem pisane hankabondarenko.com. I na tej stronie właściwie yy, postarałam się, żeby tam wszystkie te moje y, projekty gdzieś troszeczkę umieścić. Na Facebooku też, tak? Tak, Rządzisz? Na, na Facebooku. No Facebook właśnie pisałam niedawno do moich przyjaciół i znajomych, żeby mnie udostępniali, bo Facebook od dwóch lat nie pozwala mi się reklamować, chociaż już odpisał mi nawet, że wszystko jest dobrze, że on nie wykrył niczego i że już mogę, no ale dalej nie mogę. Mhm. Więc y, gdyby ktoś był taki technicznie sprawny i mógłby mi coś podpowiedzieć, to będę wdzięczna. Więc no, niewiele mogę robić, bo tak to bym docierała do ludzi, bo założyłam taką stronę. Mam kilka z tych podstron. No to koniecznie I, musisz nam przysłać linki, to wszystko damy w opisie. Dobrze. No. Hanka Bondarenko jestem i Hanka Bondarenko kobieta, która gotuje rosół. Ale ponieważ, ponieważ nie mogę reklamować, no to właściwie jestem tylko na tym swoim Hanka Bondarenko. No dobrze. Mamy na Facebooku grupę wokół podcastu skupioną. Wiem, że jesteś już tam. To tam spokojnie możesz wrzucać to, co nowego jest u ciebie. Będziemy to na pewno gdzieś tam udostępniać. Także ja Ci bardzo dziękuję, Hanka. Było mi bardzo miło. Czas minął nie wiem kiedy. No, bardzo mi się dobrze z Tobą rozmawiało. Dziękuję Wzajemnie. Ci za ten czas. Bardzo dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich twórczych i tych, którzy mm, szykują się do twórczego życia. Odwagi. Tak. <laughs> tak. Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl dołącz do grupy Ty społeczność na Facebooku, powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.